Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, prosto z kuchni. Dzisiaj odcinek taki informacyjny, bo cały czas jest bardzo dużo zapytań od Was, piszecie, dzwonicie, co można u mnie kupić i kiedy, co można kupić teraz. Ogólnie to wszystko zależy od sezonu, co robię sezonowo. No wiadomo, jak zacznie się sezon warzywny, to warzywa takie świeże, prosto z pola, ziemniaki, wszystko co uda nam się wyhodować tutaj własnymi rękoma. Można też później zakupić różnego rodzaju słoiki, sałatki, surówki, kompoty. Też wszystko, co się uda zrobić, czy grzybki, czy jakieś powidła, soki malinowe, drzemy malinowe. Odcinki będą, co będę robiła i na pewno na filmach będę mówiła, że to i to będzie u mnie do nabycia. Można też kupić przyprawy, które wiem, że bardzo dużo z Was już kupiło i smakują Wam te przyprawy, podeszły. No na pewno jest wegeta i jest jarzynka, takie podstawowe, właściwie będzie, bo jest ona też sezonowo, jak warzyw uchowam. Teraz już takie, no końcóweczka już praktycznie dla siebie, ale takie przyprawy można zakupić u mnie, u Krzysia, bo on też robi miód. Bardzo dużo pytań jest o miód. Tak, miód mamy, bo jest pasieka, ale miód jest też, kochani, tylko sezonowo. Jak go wybierzemy i jest tak długo, aż nie zejdzie. Teraz z poprzedniego sezonu zszedł nam w błyskawicznym tempie. Na chwilę obecną miodu już nie mamy, tyle tylko co resztę dla siebie, ale podam Wam podam Wam numer telefonu w opisie, kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i wszystkie informacje będą w opisie. Numer do Franka, do pasieki Dary Natury tu w zachodniopomorskim ma jeszcze dobry miód z zeszłego sezonu. Śmiało możecie dzwonić i zamawiać, bo u mnie tego miodu już i jeszcze nie ma. Będzie dopiero jak przyniosą pszczółki, a na chwilkę obecną polecam Wam polski miód ze sprawdzonej pasieki naszej, także tam możecie się zaopatrywać. U mnie na chwilkę obecną świeczki. Świeczki, te wzory już znacie. Wzór wróżyczki, ta, którą zawsze mówię, polska świeczka, maki i kłosy zboża. Kwiat róży, to już też znacie, bo one były. Świeczka prosta z taką kaszką Aleja do gwiazd i świeczka prosta z pszczółką. Teraz mamy nowe wzory. Jest taka świeczka plaster miodu okrągły. Jajko z te kwiatki, jak one się nazywają, z lawendą. Przypominają do złudzenia bazie, ale to jest z lawendą. Taki walec ze storczykiem i taka kostka imitująca do złudzenia plaster miodu, symetryczne komórki, które tworzą pszczoły i tutaj taka pszczółka, no i oczywiście knotek. Taka kosteczka. Te świeczki są do nabycia, są również gromnice, ale gromnice to już trzeba czekać dosyć długo, bo jest bardzo dużo zamówień. No i na chwilę obecną jeszcze paprykarz będzie. I marchewka do obiadu na słodko, to jest wersja słodka, makaron biały i czerwony. Makaron robi również Iza, będziecie mieli też podany w opisie numer telefonu do Izy, bo ja nie zawsze jestem w stanie tego makaronu zrobić od ręki. Jest bardzo długi czas oczekiwania, a Iza robi dobry makaron. Także też możecie pisać SMS-a, bo no nie zawsze odbierze telefon, bo wiadomo, jak się człowiek zajmie robotą, no to niestety nie ma tego czasu. I dlatego no u mnie też bardzo proszę o SMS. I kochani, nie piszcie na WhatsAppa. Tutaj taki mój apel, nie wchodzę w ogóle na WhatsAppa, nie jestem tam aktywna, nie piszcie na Instagrama, bo również nie jestem aktywna, jedynie SMS i Messenger. Tam odpowiadam, może nie od razu, bywa, że odpowiem dopiero na drugi dzień, po dwóch dniach, ale to, co do mnie przyjdzie, to na wszystkie SMS-y naprawdę staram się odpowiedzieć. Gdybym
do 2-3 dni nie odpowiedziała, to proszę albo zadzwońcie do mnie, albo ponówcie, bo może być coś takiego, że SMS zostaje usunięty. Miałam taki przypadek, także tutaj proszę o ponowienie w razie co. Numer do mnie też będzie podany w opisie. Wielu z Was ma, a kto nie ma, to kontakt SMS będzie podany do mnie w opisie. I teraz tutaj są też takie rękodzieła na szydełku. Nie jest to już praca moja. Tutaj jestem antytalenciem totalnym. To są prace mojej koleżanki i jest do nabycia anioł, z tym, że anioł dopiero po świętach, bo jest bardzo dużo zamówień. No, kto będzie chciał, może z zamówienia składać ozdobienie, jaki kolor sobie zażyczycie. Zażyczycie w złocie, w czerwieni, w brązie. Wysokość aniołka jest, już Wam mówię, bo też są zapytania, z rozpiętością skrzydeł, zobaczcie, ponad 40 cm, około 42 cm jest wysokość aniołka. Są również kielichy komunijne. Tak wygląda kielich komunijny z hostią, przyozdobiony białą kokardką, różyczkami. Kielichy też można składać zamówienie, ale dopiero po świętach, bo też jest bardzo dużo zamówień. Łącznie z hostią 40 cm wysokości ma ten kielich. Kolory przyozdobienia możecie też sobie wybrać, niebieskie, żółte, jakie kto chce. No tutaj jest najwięcej jednak zamówień w bieli. Jajko wielkanocne, składające się z dwóch skorupek, z podstawki i kurczaka w środku, bazie. I to ma wysokość, kochani, no 20 cm, około 20 cm to jajeczko. Jest zajączek z takim koszyczkiem od razu na prezenty, co by tutaj prezentów przybywało. Zając wypchany, on jest w środku wypychany watą. Wysokość tego zajca, zmierzymy go z uchem, prawie 30 cm. Tutaj szerokość też 30 cm. Także to są dosyć duże rzeczy. Tutaj jest zajączek niewypychany, już robiony na szydełku i tutaj też wysokość jego jest, jego wysokość, jak to brzmi, jego wysokość zając, prawie 40 cm. I jeszcze jest takie cudo. Taki zając na rowerze wiezie kosz kwiatów. Tutaj wysokość też wypychany. Można w różnym kolorze sobie zażyczyć. Ten ma 35 wysokości. I tutaj ma też z sukienką, z tym wszystkim 30 cm. Są jeszcze, tu mam uszykowane, na przykład w różu można sobie zamówić. Tu jest z koszyczkiem. A tutaj jest ten sam zając, ale... A nie. Tu jest ten... O! Ten sam zając, ale zamiast takiego rowerka to ma kosz z kwiatami. Także takie wersje są, nie są to moje prace, tutaj podkreślam, ale można również, jeżeli ktoś będzie chciał, można sobie takie coś zamówić. I tutaj koleżanka robi, z tym, że tak jak mówię, na kielich, na aniołki jest no, dosyć długi czas oczekiwania, bo jest tego bardzo dużo pozamawianego. Zajączki też już ich dużo nie da rady zrobić, bo też jest dużo zamówień, ale no, jak ktoś będzie zainteresowany, a się załapie, to jak najbardziej. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Tyle jest na chwilę obecną do nabycia, a później oczywiście już z biegiem sezonu tych produktów będzie przybywało, będą różne, bo na pewno będą również zioła, będą kwiaty, będzie kwiat lipy, kwiat bzu, będą różnego rodzaju takie gotowe mieszanki herbat wzmacniających, czy chociażby uodparniających, tak jak no, liść czarnej porzeczki pomieszany z kwiatem z lipy i z kwiatem bzu, ale to też będą odcinki, będziemy pokazywać, jak to robimy, jak suszymy te zioła, tak żeby to było wszystko widoczne, jasne i żebyście mogli ewentualnie, kto ma możliwości i chęci, zrobił sobie samemu takie coś, bo jest to naprawdę łatwe do wykonania, trzeba tylko troszkę chęci i troszkę czasu, także takie odcinki będą.
To będzie tyle na dzisiaj, taki odcinek właśnie informacyjny. I żegnam się z Wami ja i ich wysokości zające. Życzę Wam dużo radości, zadowolenia, uśmiechu, takiego odpowiedniego przeżywania tego czasu w oczekiwaniu na Wielkanoc, na czas, w którym wierzymy, że wszystko się odmieni, tak jak i Jezus zmartwychwstanie, tak, żeby w nas coś zmartwychwstało, żebyśmy docenili to, co jest tak naprawdę najważniejsze, bo bardzo żeśmy zeszli z właściwej drogi, zboczyliśmy z tych dróg, którymi kroczyli nasi przodkowie i byli z tego dumni, walczyli o to, a my dzisiaj to depczemy, nie szanujemy i zbaczamy, gonimy za jakąś marną ułudą, która donikąd nas nie prowadzi. I dzisiejsze wydarzenia, dzisiejsze czasy obserwujemy wszyscy, że niestety te nowoczesne drogi sprowadziły wielu z nas na manowce, z których już poniekąd wielu nie ma powrotu. I życzę, żeby jak najmniej z Was na te manowce zeszło, a jak najwięcej z nich zawróciło, abyśmy zaczęli dostrzegać to, co jest istotne, zauważać to, co jest istotne, nie pędzić tam, gdzie nie trzeba. Życzę Wam takiego prawdziwego przeżywania teraz tego Adwentu, tego czasu, takiej zadumy i refleksji, abyście na koniec przed dniem zmartwychwstania doszli do właściwych refleksji, do właściwych, tutaj mi brakuje teraz słowa, do właściwych wniosków. O. I tego Wam bardzo życzę, żebyście mogli się wszyscy przy stole spotkać ze szczerymi sercami i podzielić się jajkiem na znak zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to nie jest tylko zmartwychwstanie Pana. Można również doznać Go w nas i wokół nas. Tego Wam, kochani, życzę. Do następnego.